Krzysztof Repiński, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę o... Kolejna radosna rozmowa z utalentowanym sportowcem, dzisiaj gościem 20-letni Kamil Gajewski. Witam, dzień dobry. Kamilu, no mam przyjemność zapraszać tutaj do studia na rozmowę o sportowców, którzy osiągnęli znaczące sukcesy, którzy zdobywali co najmniej medale Mistrzostw Polski. I muszę ci powiedzieć, że w tym roku tych rozmów no całkiem sporo. Jest wysyp utalentowanych tczewian sportowców, ty do nich się jak najbardziej zaliczasz. Ale powiedzmy, co w tym sezonie udało się osiągnąć, w sezonie, w którym już nie startujesz jako junior, co pewnie jest utrudnieniem? No na pewno znaczącymi sukcesami były 3 medale Mistrzostw Polski, w tym jeden brązowy na seniorskich Mistrzostwach Polski i dwa złote na młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Oprócz tego już udane występy na turniejach zawodowych, takich seniorskich. No i właśnie to są najlepsze moje wyniki w tym sezonie. A ostatnio mogłem cię zobaczyć w telewizji, co prawda nie z rakietą, ale w bardzo takim znaczącym wydarzeniu sportowym, myślę, że ważnym dla tenisa ziemnego w Polsce. No, od wielu lat nie było takiego sukcesu. Pierwszy raz w historii tak naprawdę. Tak. Udało się to. Byłeś w teamie, byłeś w drużynie, w zespole, który wywalczył awans do szesnastki, do grupy światowej Davis Cup. Najpierw może wyjaśnimy, co to jest być jakby w drużynie, bo ty byłeś tam jako młody, obiecujący tenisista, który no nie brał udziału w tym meczu, ale już po raz trzeci zostałeś wybrany do tego, żeby być z zespołem. Na czym polega tam twoja jakby obecność? No, moja rola tam jest taka, aby być obecnym na każdym treningu chłopaków i w zależności wtedy, kiedy mnie potrzebują, ja po prostu wychodzę i z nimi gram, trenuję. To było fajne wyróżnienie też, bo ten mecz był takim arcyważnym, bo tak jak mówię, pierwszy raz w historii Polska załapała się do grupy światowej Davis Cupa. I to jest ogromny wyczyn, jak na polski tenis. I właśnie to było fajne wyróżnienie, bo po poprzednim meczu z Ukrainą, gdzie byłem też sparring partnerem, zawodnicy jakby chcieli, żebym tam z nimi był. W sensie, że pasowało im to, w jaki sposób ja się spisuję. Czyli potwierdzenie jakby dla ciebie. Tak, to jest bardzo miłe i bardzo fajne, że po prostu to, co robię tam, jest dla nich pomocne i że mogę się przydać im. No to cóż, to opowiedzmy o tym, bo nie wszyscy może szczegóły znają, a ja śledziłem, no przed ekranem telewizora, chociaż miałem ochotę się wybrać na ten ostatni dzień, bo to było w Gdyni przecież, ale ty od wewnątrz możesz powiedzieć przebieg tego meczu z silnym naprawdę zespołem słowackim, który no zwłaszcza w osobie jednego tenisisty sprawił tutaj Polakom bardzo, bardzo duże problemy. Może opowiedz o tym meczu, jak się toczył. No, mecz właśnie o wejście do grupy światowej był bardzo ciężkim meczem, mimo że losowanie mogłoby się wydawać potencjalnie bardzo dobre, bo graliśmy ze Słowakami, a mogliśmy grać na przykład ze Szwajcarami, gdzie jest Roger Federer i Stanisław Wawrinka w składzie. No, mistrzowie absolutnie. Tak, więc... Bronią tytułu, zdaje się nawet. Tak? Tak, gorąco. No i byłem tam z nimi i ten mecz był ciężki właśnie, bo wydawało się, że łatwo to możemy wygrać, tak? Bo mamy dobry skład, mamy mocnego debla, mamy Jurka Janowicza, który jak jest w składzie, to potrafi świetnie zagrać. No ale właśnie było ciężko. Okazało się, że nie ma słabe uszy już na tym poziomie, prawda? No dokładnie tak. Tam Jerzy Janowicz, znaczy jak trenowaliśmy cały tydzień przed, bo mecz to jest tylko piątek, sobota, niedziela, a my jesteśmy zazwyczaj od poniedziałku i trenujemy cały tydzień na tej nawierzchni, przygotowujemy się do meczu. No to wszyscy panowie wydawali się w bardzo dobrej formie. Sam to sprawdziłem na korcie, trenując z nimi. No i było w porządku. No, fakt, że Martin Klizan postawił takie warunki, że nie udało się go nawet ugryźć w żaden sposób, ale na szczęście drużynowo jakby opanowaliśmy to i zdobyliśmy te 3 punkty. Po pierwszym dniu było 1-1, bo zwyciężył tak. Niesamowity Klizan. Tak. Ja myślę, że to już niebawem, bo to nie jest jakiś bardzo doświadczony zawodnik, on tak... Nie, on ma 26 lat, więc 26 lat. Jest młodszy od Jurka Janowicza, więc już też swoje ma. Ja wcześniej nie znałem tego zawodnika, ale to, jak się zaprezentował w Gdyni, mi bardzo zaimponowało.
On pokonał najpierw Michała Przysiężnego, potem nasz debel nie zawiódł. No cóż, takie doświadczenie, matkowski kubot, no to jest po prostu moc i to jest nasz ogromny atut naszej jest reprezentacji. Jest nasz pewny punkt w reprezentacji, tak naprawdę. Więc zwycięstwo Janowicza w pierwszym dniu, zwycięstwo naszego debla pozwoliło nam przed niedzielą cieszyć się z prowadzenia 2-1. I wtedy wychodzi na kort Kliżan, o którym mówiliśmy, i Janowicz. No i dzieje się tak, że Janowicz nie daje rady. No. Czy był taki plan, że debla mamy na pewno, bo mamy bardzo solidnego i dobrego debla. Marcin i Łukasz są naprawdę graczami na absolutnym światowym poziomie i tam w tym meczu, który grali, byli dwie klasy lepsi, więc to był bardzo łatwy mecz tak naprawdę. No ale też przewidywaliśmy, że właśnie może być taki scenariusz po dwóch dniach, że będziemy prowadzić 2-1, bo jednak Martin Kliżan to jest facet, który jest 30 na świecie, więc to jest absolutnie świetny wynik. Więc przewidywaliśmy, że Michał może mieć bardzo ciężko, a Jurek powinien sobie poradzić z Gomboszem. I tak właśnie były takie przewidywania, że może być 2-1 i decydujący będzie trzeci dzień oczywiście. Trzeci dzień, tak. A jednak ostatni mecz dopiero. Mm-hmm. Michał Przysiężny zrobił, no po prostu uradował wszystkich. Uratował też, zrobił wspaniałą sprawę, wyżej notowanego przeciwnika ograł i to do zera. No tak, dokładnie, wygrał 3-0. Myśleliśmy, że Jurek jednak sobie poradzi, bo Jurek grając na swoim takim... Czyli była dramaturgia i emocje. Jurek grając na swoim normalnym poziomie, takim swoim bardzo dobrym, byłby w stanie pokonać Kliżana, który nawet będąc w tak dobrej dyspozycji, ale niestety to się nie udało. Janówka zagrał trochę słabiej jednak i to nie wyszło. No i musiał grać Ołówek, który miał na sobie ogromną presję. No ale wytrzymał, poradził, tak, oczywiście. Tak. Mentalnie oni są silni, ci nasi singliści, no i debliści chyba też. No. Tak to wyglądało od środka? Jak z nimi rozmawiałeś, jak z nimi przebywałeś? Znaczy, jaka atmosfera tam panuje? Tak za kulisowo to mogę powiedzieć, że Ołówek, czyli Michał Przysiężny, był trochę spięty przed tym meczem. No ale na szczęście Gombosz postawił trochę słabsze warunki niż w meczu z Jurkiem Janowiczem, gdzie wygrał seta i grał świetnie w piątek, a w niedzielę jednak zagrał trochę słabiej i dzięki temu mógł Michał wygrać ten mecz. Nie? No, atmosfera na każdym Pucharze Davisa jest świetna. Tam trener Radek Szymanik dba o to, żeby zawodnicy byli w dobrych nastrojach, żeby im niczego nie brakowało. Zawsze przyjazd na Puchar Davisa, na całe zgrupowanie jest świetnym przeżyciem, bo wszyscy są tam, świetnie się dogadują, są zżyci, bo tak naprawdę to są trzy mecze rocznie. Dla ciebie to jest taka nobilitacja, ale też i radość, i satysfakcja, że oczywiście jesteś wybrany, tak? I jesteś blisko tych wydarzeń. Oczywiście. I tych osób przede wszystkim. No tak, fakt wydarzenia, że byłem uczestnikiem, byłem tam z nimi na korcie podczas tego historycznego meczu, gdzie pierwszy raz w historii zdobyliśmy ten puchar, znaczy weszliśmy do grupy światowej. Co jest dla chłopaków, którzy właśnie Marcina czy też Łukasza, którzy grają już po 12 lat chyba w Pucharze Davisa i to jest dla nich pierwsza taka sprawa, więc to jest dla nich coś wielkiego. No a dla mnie oczywiście no, treningi, sparowanie z zawodnikami na tym poziomie, no to nigdzie nie mogę mieć lepiej. Prawda? Dobrze, ale już zostawimy teraz reprezentację i powiedzmy o twoich dobrych startach, udanych. Jeszcze raz przypomnę, że jesteś 20-latkiem, jako junior, no powiem, no może tak, regularnie to może nie, ale zdobywałeś medale Mistrzostw Polski, chyba nawet regularnie. Można tak powiedzieć. I to były tytuły mistrzowskie, wicemistrzowskie. W 2013 ostatni tytuł Mistrza Polski Juniorów. W 2013, potem, do 18 lat, zgadza się. Tak, a potem już przeszedłeś do seniorów. Do seniorów, jesteś młodzieżowcem. Mhm. I co się okazuje? Tutaj ten przeskok zazwyczaj bywa trudny i bolesny. Co prawda w Mistrzostwach Polski nie biorą udział takie asy jak Janowicz, czy też chyba nawet Przysiężny. No nie.
Ale to są chyba tylko te dwie jednostki i może ci debliści, a reszta się oczywiście bije o tytuły, o medale. I ty w tym towarzystwie poradziłeś sobie w swoim pierwszym sezonie świetnie. Może opowiedzmy o najpierw o Mistrzostwach Polski Seniorów. To był twój pierwszy czy drugi start? W Mistrzostwach Polski Seniorów brałem udział rok wcześniej także, ale z mniejszymi sukcesami. Ale w tym roku to był taki tak naprawdę mój pierwszy sezon, w którym grałem na 100%, bo z okazji kontuzji, studiów też musiałem trochę zaniedbałem ten sport. Ale teraz w wakacje tak przycisnąłem i grałem, i trochę pojeździłem, i grałem już na przyzwoitym poziomie. No i na tych Mistrzostwach Polski właśnie w Gliwicach udało mi się zdobyć brązowy medal w deblu. Gdzie też mogliśmy też powalczyć dalej, ale niestety nie wyszło. W singlu przegrałem w ćwierćfinale bez rozstawienia, więc wygrałem z dwoma graczami wyżej notowanymi. No i przegrałem z Grzesiem Panfilem. To nazwisko też już wiele mówi kibicom tenisa ziemnego. No może mówić. Jest chłopak, który był wtedy 230 na świecie, więc to jest już coś. No i przegrałem po 3 godzinach walki, więc byłem szczęśliwy, bo tak naprawdę wydawało mi się, że zagrałem jeden z lepszych meczy w życiu. A przegrałeś po tiebreaku, tak? Przegrałem, można powiedzieć, na 3 piłki, no. Niestety. I to z Grzegorzem Panfilem, doświadczonym bardzo zawodnikiem. I to jest właśnie tenis. A Szymon Walków, on był twoim partnerem w deblu w Mistrzostwach Polski Seniorów. Zgadza się. I to z nim wywalczyłeś brązowy medal, czyli dotarłeś do półfinału. No tak. To chyba było niespodzianką sporą w tym świadku, środowisku tenisowym. No też. Dwóch takich młodziaków, bo to twój rówieśnik, tak? Rówieśnik, tak. No też było w sumie tą niespodzianką, bo nie byliśmy rozstawieni. No ale tak jak mówię, półfinał, ale mogło być jeszcze lepiej, tylko że po prostu kilka rzeczy się nie poukładało tak, jak powinno. No, ale potem były młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Zgadza się. No i ten start też był bardzo udany dla ciebie. No jeszcze jakby w singlu było lepiej, to już w ogóle. No w singlu niestety też przegrałem po 2,5 godzinach walki w ćwierćfinale z późniejszym finalistą, więc też tak trochę pochowo. Ale w deblu i w miksie faktycznie udało mi się zdobyć te złote medale, z których jestem bardzo dumny, bo wiadomo, każdy złoty medal to jest powód dumy. Złoto Mistrzostw Polski. No. Oczywiście, tym bardziej w grze podwójnej, która w tym roku mi lepiej idzie. Zaczynasz się specjalizować w deblu. Pamiętam, że za każdym razem, jak jeździłeś w tych juniorskich turniejach, to brałeś udział i w deblu, i w singlu, i z obu tych konkurencji przywoziłeś medale. Ale teraz w deblu w tym sezonie no, osiągasz znaczące sukcesy, ale co ciekawe, nie z Szymonem Walkowem, czy Walkówem? Walkówem. A z innym twoim rówieśnikiem, z Piotrem Umackim z Warszawy. To z nim zdobyłeś złoto młodzieżowych Mistrzostw Polski. I z Igą Odżywołek, tak? Tak. No i właśnie te Mistrzostwa Polski wygrane z Piotrkiem Umackim w parze w Poznaniu w tym roku dało nam możliwość grania w turniejach głównych, w zawodowych turniejach już w Polsce, które się odbywały. No i to, na co trzeba pracować, to, na co, do czego dążysz. Tak, i w trzech startach zrobiliśmy 3 półfinały w deblu, co dało nam sporo punktów do rankingu i z tego też jestem bardzo dumny, bo już tak naprawdę w pierwszym swoim sezonie, w sezonie pierwszych startów zrobiłem swoje pierwsze punkty i w deblu, i w singlu. Czyli jest to pierwszy krok w tenisie zawodowym. Oczywiście. No, nie musimy się tego powiedzieć, prawda? Każdy zaczynał na tym poziomie. Nie można tego przeskoczyć. Każdy musi zdobyć swój pierwszy punkt. Są to turnieje, tak zwane Futuresy, turnieje ATP. Tak. Ty brałeś udział w takich, które się rozgrywały w Polsce, ale już w międzynarodowym towarzystwie. Zgadza się, dokładnie. I te półfinałowe starty to były w jakich miejscowościach? Półfinałowe sukcesy. Bo półfinały w debla, tak? Tak. To był Koszalin, potem Bydgoszcz i Poznań. A startowałeś również w singlu? Startowałem również w singlu. Niestety na tych trzech turniejach nie udało mi się zapunktować, czyli wygrać mecze w turniejach głównych, ale zapunktowałem na kolejnym turnieju we Wrocławiu, więc z tego jestem dumny, bo pierwszy punkt jest zrobić najciężej zawsze. Tak. To jest jednak nie dość, że ogromny stres, to jeszcze
też jest duża konkurencja, no bo to już jest międzynarodowe, seniorskie rozgrywki. Czyli są najlepsi Polacy plus jeszcze takich najlepszych z kilku krajów, dokładnie, tak? Tak. No i właśnie udało mi się w końcu w tym Wrocławiu zapunktować i mam nadzieję, że teraz już pójdzie, przynajmniej tak czuję. Czyli jesteś notowany na liście ATP. Zgadza się. Mam już ranking w singlu i w deblu. I w deblu nawet przyzwoity, tak? No w deblu no, po czterech turniejach tak naprawdę jestem 950, więc to jest dobra średnia, tak? To jest dobry początek, naprawdę. To powiedzmy jakby, bo to nie jest chyba podsumowanie sezonu, powiedzmy co jeszcze przed tobą? No oczywiście, że nie, mam w planach... Takie turnieje ATP to się odbywają ciągle i ty nie odpuszczasz, masz dokładnie zamiar tak. Ciągle startować. No, udaje się właśnie na początku tygodnia następnego do Egiptu na trzy turnieje. Być może też w listopadzie będę się wybierał gdzieś na trzy turnieje, ale jeszcze nie wiem gdzie dokładnie. No i działamy. I mam nadzieję, że to będzie tak samo prężnie szło jak do tej pory, bo tak dobrą średnią, tak powtórzyłem. Mhm. A powiedz, jak to wygląda od strony takiej organizacyjnej i trochę prywatnej? Jesteś zrzeszony w klubie SKT, Sopot. Jak tam wygląda sytuacja? Masz z kim grać? Kto jest twoim trenerem? Jak to wszystko można połączyć? Czy masz jakieś właśnie tutaj problemy z tym związane? Znaczy, moim trenerem jest Tomasz Tołstyko. Jesteśmy cały czas jakby na łączach i pracujemy prężnie, ale niestety nie ma za bardzo z kim trenować w tym Trójmieście, bo faktycznie zawodników nie ma żadnych. Już generalnie większość pokończyła kariery, bądź po prostu wyjechała też, bo takie przypadki też były. No i właśnie ciężko jest z tym trenowaniem w Trójmieście. No, wakacje były takie, że dużo bardzo było startów, więc tak naprawdę... Przed startem i między startami coś można doszlifować? Tak, gdzieś tam na gdzieś turnieje, jeszcze z tymi zawodnikami, którzy startują razem z tobą, tak? Można się jakoś poumawiać? Jest to takie... Tak, oczywiście, pewnie, że tak. A propos treningów, to właśnie mi się przypomniało, bo przed Wimbledonem, czyli takim największym turniejem tenisowym na trawie, miałem przyjemność trenować przez tydzień z Jurkiem Janowiczem w Poznaniu, właśnie na nawierzchni takiej trawiastej. Więc a propos treningów, to właśnie udaje mi się też czasami z tą absolutną czołówką też pograć i posparować i to też bardzo dużo mi daje. Tak, tak na co dzień to, no to tak jak mówię, teraz akurat były wakacje, byłem bardzo dużo na turniejach, grałem właśnie na tych turniejach, też próbowałem to wszystko pogodzić, a tutaj tak naprawdę jeszcze nic nie ustalałem, bo tak naprawdę też mnie mało będzie, nie? Tak dwa albo trzy lata temu tutaj na rozmowie byłeś ze swoim ojcem, Darkiem. No już teraz to nie jest dla ciebie dobry sparring partner i chyba już rzadko spędzacie czas na korcie, czy jeszcze bywa, że w Trzewie też tutaj wypełniasz czas treningiem? Nie, w Trzewie już tak naprawdę operuję tylko na siłowni, bo mam blisko, a tak naprawdę całe moje przygotowanie takie treningowe, tenisowe się odbywa w Trójmieście, bądź gdzieś w Polsce, z kim tak. Tam uda mi się ewentualnie dogadać. No to Kamilu, teraz tak, Egipt i tam trzy turnieje. Zgadza się. Tam jakby się udało takie, będziesz startował w deblu? Oczywiście. I w singlu, a w deblu z kim? I w singlu, w deblu z Mikołajem Jędruszczakiem. Czyli już nie z Łomacki. No nie, Piotrek Łomacki generalnie studiuje w Stanach na college'u, więc on jest tylko wakacje przez kilka tak naprawdę tygodni w Polsce i wtedy właśnie graliśmy, a tak na chwili obecnej jest w Stanach. Więc tak, to umawiamy się, że jak najlepsze wyniki, także w singlu. Oczywiście. Umawiamy się, że jakieś medale mistrzostw Polski. To jeszcze rok młodzieżowy mogą być. To dopiero w lutym pewnie będą mistrzostwa Polski. Halowe. I wtedy będziemy mogli opowiadać o kolejnych sukcesach. A być może za lat, no, jeszcze powiedzmy kilka, a znajdziesz dla nas czas, jak będziesz reprezentantem Polski drużyny Davis Cupowej, grającym, zdobywającym punkty. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Telewizji Tetka. Moim Państwa gościem dzisiaj był Kamil Gajewski. Dziękuję.